Igoriankę, dzień dobry. Po raz drugi, Jerzy Jachowicz. Rozmawiamy o sprawie e, morderstwa sprzed 14 lat generała Marka Papały. Co się, e, co teraz się może zdarzyć? Co na razie, dalej z tym Na razie ta piątka i, i Patyk e, zostali e, aresztowani przez sąd na trzy najbliższe miesiące. No i trzeba założyć, że za półtora roku, za dwa lata e, rozpocznie się proces. Cała opinia publiczna będzie żyła tą sprawą, zakładając mimo wszystkich wątpliwości, że być może to są autentyczni mordercy A, generała ty, Nie możemy wykluczyć, że, że tak nie jest. To jest tak, twoje podejrzenie. Tak, że, że to, to jest moje nieprawda. tak. I teraz rozpoczyna się proces i to dopiero będzie, będzie poświadczenie, czy prokuratura rzeczywiście zebrała takie dowody mocne na to że oni są, ci dwaj są zabójcami, czy to się posypie? Mhm. Dlaczego, dlaczego dopiero przed sądem się? Bo sąd, mimo że w tej chwili wydał taką decyzję prawda, o, o aresztowaniu, to dlatego, że nie ma tam jednego zarzutu. Zabójstwo generała Marka Papały. Tylko tam jest mnóstwo innych zarzutów o rabunek, o pobicie innych właścicieli samochodów, o kradzieże samochodów, i my tak naprawdę nie wiemy. Na jakiej podstawie sąd podjął decyzję o aresztowaniu? Bo gdyby decyzja... był tylko jeden zarzut, mm -hmm. y, 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 z, zabójstwo, to wtedy by uwiarygodniało już teraz, w tej mm -hmm. chwili, prawda, tę wersję. Ale ponieważ tam jeszcze jest kilkanaście innych zarzutów, to bardzo możliwe, że sąd y, uznał, że tutaj jest sprawa wątpliwa, ale y, nie, ale są y, mocne dowody przeciwko nim winnych. A to w ogóle jest, jak rozumiem, taka jakby najbardziej błaha odpowiedź na pytanie o morderstwo. No bo było wiele rozmaitych, bardzo poważnych teorii, kto za tym mógł stać, a tu co. No, a tu okazuje się, że to jest przypadek, tak. że szajka złodziei drobnych. I... Ale z czego? Zakładając, że Ty masz rację, że to jest, no że to to... jest nieprawda, to to wynika. Co? Z błędu pracy prokuratury, czy Przede coś więcej za tak. tym stoi? Ja myślę tak, że kilka rzeczy się na to składa. Po pierwsze, brak profesjonalizmu ze strony prokuratury i policji, czego już nie nieraz, niejednokrotnie. I w tej sprawie. Były ta dobały. sprawa jest z historią um, słabości polskiego państwa i, i słabości aparatu ścigania. Dokładnie. No, trzeba zwrócić uwagę na to, że jeżeli młokosi, bo to byli młokosi w wieku wtedy od 18 do 22 lat, bo w tej chwili jeden z nich ma 43 lata, więc 14 lat temu. No 29. Tak, no ale to, to przywódca, prawda? Tak. Patyk, a inni to byli. 23. Tak, mhm. gołowąsy, można mhm. powiedzieć. Więc jeżeli nie potrafiono odkryć przez tyle lat, przez pierwsze dwa, trzy lata jakiś niedoważonych młodych, gangsterków, to fatalnie świadczy o polskiej policji, ale są inne także sprawy, podobnie prokuratura, prawda? Ja zawsze kładę nacisk na to, że to y, głównie zależy od sposobu prowadzenia prokuratury, bo to prokuratura zleca sposoby prowadzenia śledztwa przez. Policję, mm -hmm. prawda? No i teraz, jaka jest przyszłość? W związku z tym, my będziemy przez kilka lat żyli w takiej niepewności, czy rzeczywiście złapano, czy nie. A w międzyczasie już się rozpocznie ruch tych ludzi, którzy do tej pory byli nie tylko wytypowani, ale przeciwko którym prokuratura ta sama. Prawie ta sama, no, w sensie tak. polska prokuratura, bo y, część y, prowadziła, prowadziła śledztwo, Warszawa, e, teraz prowadzi Łódź, prawda? składa wnioski o ekstradycję Mazura tak. Y, i tak dalej, tak dalej. Ale wiele innych, no, w tej chwili toczy się proces Boguckiego, przeciwko Boguckiemu i a, Damowi Zielińskiemu. Welsłowik, prawda? To znaczy, że oni będą występować w Twoim zdaniem? No, i teraz o już się pojawiają, już się pojawiają pierwsze sygnały, że trzeba teraz zdjąć ten e, ciężar oskarżeń z tych osób. Być może Mazur zdecyduje się w tej sytuacji, w co ja nie wierzę. Pojawić się w Polsce po tej swojej słynnej, można powiedzieć, reiteradzie, prawda? Z Ej, drugiej strony, jeżeli on jest niewinny i tu nagle stawiają mu zarzut najcięższy z możliwych, czyli zlecenie zabójstwa, to, no to każdy by się bał wrócić do takiego kraju, gdzie ciąży nad czyli nim. podsumowując, czeka nas. Kilka, co najmniej kilka, kilka następnych lat, lat niepewności, niepewności dużego zamieszania wokół tej sprawy. Dokładnie. Pewnie będziemy jeszcze o tym kiedyś Nie rozmawiać. Dziękuję Ci bardzo.